Nazywam się Andrzej Michnik. Wybrałem się na spacer do lasu w okolicach Białegostoku. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jakie są zniszczenia. Drzewa są powyginane. Właśnie jeszcze zarazem namacalny dowód tego, dlaczego te drzewa są tak wyglądają. Proszę bardzo, znacie Państwo ten trunek. Nawet czuć tu zapach, zapach tego. I podążam, i właśnie nawet Państwo powinni się domyślać, czyja to jest wina. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska, po prostu powiem krótko, alfabeta. To jest właśnie to są właśnie skutki zażywania tych trunków. Dlatego apeluję do pana Kononowicza, żeby się postarał zaostrzyć przepisy dotyczące zażywania i rozrzucania takich właśnie pozostałości na terenie lasu, gdzie później są takie właśnie skutki zniszczeń. Moja propozycja. Najlepiej, żeby były kary od 1600 nawet do dożywocia, bo to są hektary zniszczonego lasu. I właśnie pan Kononowicz powinien się za to wziąć, bo to jest odpowiedni człowiek, który umie to załatwić, potrafi i wie gdzie z tym pójść, gdzie to załatwić, żeby po prostu zaostrzyli kary, bo to tak być nie może. To cała Polska runie. I właśnie apeluję, żeby tych trunków nie spożywać w lesie i żeby nie zaśmiecać tymi butelkami lasu.